Pod koniec XIX wieku na terenie Zagłębia Dąbrowskiego odkryto bogate złoża węgla kamiennego. Obecność tego surowca sprawiła, że Czelać zaczęła stawać się miastem przemysłowym. Ostatnią bryłę węgla wydobyto w 1996 roku, po czym budynki dawnej kopalni Saturn zaczęły stopniowo popadać w ruinę. Po rewitalizacji w budynku przy ulicy Dechnelów 45 powstała Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia, która jest jedną z perełek szlaku zabytków techniki. Wewnątrz znajdują się doskonale zachowane maszyny, przypominające o tym, jaka była pierwotna funkcja tego obiektu, do której nawiązuje nazwa galerii. Aktualnie można oglądać również ekspozycję poświęconą dawnym właścicielom i pracownikom zakładu. Przy galerii elektrownia powstały dwa parkingi i stała wystawa tematyczna składająca się z dwunastu paneli informacyjnych. To właśnie w tym miejscu, 10 czerwca, odbędzie się rozruch maszyn, czyli inauguracja tegorocznej Industriady.